Cześć, z tej strony Wojtek z portalu ścigacz.pl. Nadaję do Was ze słonecznego, aczkolwiek troszeczkę teraz wietrznego Pesaro. Za mną w tle jest Benelli Leoncino 800, a dzisiaj pogadamy sobie o historii. O historii marki Benelli oczywiście będzie mowa, ponieważ obecnie kojarzy się ona przede wszystkim z tym, że to są produkt chiński, uga buga. Natomiast niewiele osób, w tym też ja, dotychczas nie wiedziałem, że Benelli ma tak niesamowicie ciekawą historię. Byliśmy dzisiaj w muzeum w Pesaro, gdzie oglądaliśmy Benelli, oglądaliśmy Motobi. Jest to muzeum, które bardzo Wam polecam odwiedzić, jeżeli interesujecie się motocyklami, historią motocyklizmu. Natomiast ja dzisiaj poopowiadam Wam w takim troszeczkę telegraficznym skrócie, żeby może troszeczkę zajawić i zainteresować Was, mam nadzieję, marką Benelli, ponieważ marka ta jest na przykład starsza od mojego ukochanego Moto Guzzi. Benelli powstało w 1911 roku, kiedy to Teresa Boni Benelli straciła męża, no i miała 6 synów i postanowiła jakoś im zapewnić dobry byt. No i cóż, byli to Giuseppe, Giovanni, Francesco, Filippo, Domenico i Antonio. Giuseppe i Giovanni zostali wysłani, żeby studiować inżynierię w Szwajcarii. Początki marki Benelli były takie, że naprawiano motocykle i rowery, sprzęty gdzieś tam pozostawione, zniszczone po I wojnie światowej. No ale oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i postanowiono zbudować pierwszy motocykl. Zresztą pewnie taki był też zamysł odpalenia tego interesu i wysłania 2 z 6 braci do Szwajcarii na studia inżynierskie. No i tak oto w 1920 roku wyprodukowano, w zasadzie zbudowano w Benelli pierwszy silnik i miał on pojemność 75 cm sześciennych. Rok później powstał pierwszy motocykl Benelli, gdzie silnik już troszeczkę przeszedł ewolucję i rozrósł się do 98 cm sześciennych. Najbardziej znanym silnikiem był ten z 1927 roku. Miał on 175 cm sześciennych pojemności, był czterosuwowy, a wałek rozrządu znajdował się nad głowicą. Inspiracją był artykuł z 1925 roku opublikowany w Motorewe, który opisywał wizję, no według autora przynajmniej, wizję przyszłości, takiej dość dalekiej. Natomiast Benelli tę przyszłość po prostu przyspieszyło, zaserwowało wcześniej. Dzięki temu w latach 1927, 1928, 1930 i 1931 Tonino Benelli zdobył 4 tytuły mistrzowskie we Włoszech. Właśnie na tych motocyklach z tym silnikiem. Najpierw było to SOHC, później DOHC, natomiast no, świadczyło to o tym, że te motocykle były naprawdę dobre. I co więcej, Benelli startowało też sukcesami na Wyspie Man. I skoro o Wyspie Man mowa, to w 1939 roku Benelli przedstawiło silnik z kompresorem. Był to silnik o pojemności 250 cm sześciennych i on też jest w tym muzeum. Możecie go sobie dotknąć, pomacać, poobracać, bo jest na takiej fajnej obrotówce. No ale o co chodzi? Miał moc 52 koni mechanicznych i motocykl z tym silnikiem był w stanie rozpędzić się do 230 km na godzinę. Natomiast oczywiście pojawiła się II wojna światowa i po jej zakończeniu, kiedy wyścigi wróciły na Wyspę Man, wprowadzono zmiany w regulaminach i te zmiany w regulaminach sprawiły, że no niestety silniki te nie mogły być już używane. Co ciekawe, kiedy wojna się skończyła, Giuseppe Benelli odszedł z firmy i założył BBC Automobili, a w 1952 roku założył firmę Motobi. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że Giuseppe uważał, że przyszłość jest w samochodach. I szybko został z tego błędu wyprowadzony, ponieważ jego plany produkcji samochodu spełzły na niczym. Zachowały się elementy prototypu. Ciężko powiedzieć, czy to jest prototyp, projekt. W każdym razie zachowały się. Zostały, z tego co widziałem na metkach,
przy eksponatach. Zostały odkupione od domu aukcyjnego Bonhams, także no, Benelli musiał położyć za to sporą monetę lub kolekcjoner, który to przekazał do zbiorów muzeum. W każdym razie interes przyjął Giovanni, który nie znał się na motocyklach, w sensie na designie, ale za to znał się na księgowości, na organizacji pracy, więc postanowił stworzyć model Letizia. Przyświecało mu to, że miał być tani, niezawodny, lekki, prosty, no taki wiecie, motocykl dla ludu. W tamtych czasach generalnie producenci z tym kombinowali, no bo przecież Piaggio też stworzyło Vespę, która tak naprawdę była jednym z, można powiedzieć, motorów napędowych Włoch, i tym też właśnie miała być Letizia, ale krótko po Letizji w 1951 roku wyjechało pierwsze Leoncino. Także, jak widzicie, Leoncino to jest motocykl, który ma dość długą historię i dość ciekawą. Benelli miał dość sporo sukcesów sportowych. Zostało też zauważone przez Steve'a McQueena, który przyjechał specjalnie do Pesaro, ponieważ spodobał mu się model Mojave i postanowił go mieć. I podobno dziewczyny zaczęły szaleć na punkcie chłopaków z motocyklami Benelli. Tak mówił nam pan, który nas oprowadzał, szef muzeum. Kłopoty Benelli tak naprawdę zaczęły się w momencie, kiedy wjechała japońska konkurencja, która generalnie przysporzyła sporego bólu głowy europejskim producentom. I co ciekawe, w 1971 roku pojawił się Alejandro de Tomaso. Alejandro de Tomaso z Argentyny. Po pierwsze, fani samochodów mogą go znać z modelu de Tomaso Pantera, w sensie jego markę, ale Alejandro de Tomaso zrobił dość spore zakupy we Włoszech, ponieważ wykupił Maserati, Innocenti, Ghia, Vignale i Moto Guzzi. No i teraz tak, Maserati, wiadomo, obecnie należy do Fiata, Innocenti to już w ogóle nie istnieje, Ghia i Vignale są kojarzone z Fordem, zwłaszcza Ghia, która tak naprawdę jakby na początku produkowała, firma ta projektowała nadwozie dla wszystkich, no ale później wykupił to Ford w 1984 roku i tak to poszło. Anyway, w 1974 pod wodzą już Alejandra de Tomaso zbudowano motocykle Benelli z silnikami czterocylindrowymi w rzędzie, a później powstał model 750 SEI, gdzie było aż 6 cylindrów w rzędzie. No i co? W 1987 roku Benelli trafiło do szuflady. Dwa lata później próbował je odrodzić Giancarlo Selci, który był pracownikiem fabryki, no ale to też się nie udało. Później pojawił się Andrea Merloni z rodu Marche, który stworzył serię produktów wraz z Riccardo Rossą z Kadziwy. No i tak oto na przykład Benelli Tornado Tre 900 trafiło do Mistrzostw Świata Superbike, więc jakby troszeczkę marka nabrała rozpędu, natomiast nie był to jeszcze taki rozpęd, jakby się chciało. W 2005 roku Benelli zostało wreszcie przejęte, znaczy wreszcie, w 2005 roku Benelli zostało przejęte przez QJ Motor, Qianyang Motor, które później zostało z kolei wciągnięte przez Geely. Także za tym wszystkim poszedł kosmiczny kapitał i efekty tego finansowania, tego wszystkiego, widzicie między innymi tutaj. Możecie je też zobaczyć w salonach marki Benelli, no bo teraz tak, Centrum Badawczo-Rozwojowe jest tutaj w Pesaro. Motocykle są produkowane w Chinach. Okej, ale kurczę, kto teraz nie produkuje w Chinach w dobie globalizacji? Poza tym musicie sobie zdać jeszcze sprawę z jednej rzeczy. Chiny teraz, a Chiny 10 czy 15 lat temu, zwłaszcza w takich produktach droższych, to są dwie zupełnie różne sprawy. Ci ludzie, okej, byli tanią siłą roboczą, ale zaczęli zarabiać coraz więcej, bogacić się, zrobiła się klasa średnia i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie oni powiedzieli, hej, my chcemy mieć dobre produkty. No i tak oto, z tego co mówili tutaj inżynierowie na spotkaniu, to nawet QJ Motor bierze pewne rozwiązania od Benelli. Także
jest to taka współpraca obopólna, dość owocna, ponieważ motocykle Benelli są dobrymi produktami, są produktami niedrogimi, o czym sami możecie się przekonać, jeśli chodzi o ich jakość podczas jazd testowych. Natomiast jeżeli wybieracie się na wakacje, na przykład będziecie, nie wiem, w Rimini, w Misano, czy gdziekolwiek tutaj w okolicy, wpadnijcie do Pesaro, odwiedźcie muzeum marki Benelli, bo też może jak poznacie dziedzictwo tego, to Was ta marka zaciekawi. Ja na przykład mam tak, że bardzo lubię marki, które mają ciekawą historię, bardzo lubię tą otoczkę i generalnie we włoskiej motoryzacji chodzi o to, że kupujecie wizję. W przeciwnym razie Alfa Romeo, Lancia, Fiat i to wszystko inne to już by dawno nie istniało. Także wpadajcie do Pesaro, odwiedzajcie Muzeum Benelli. Z Pesaro właśnie, mówił dla Was Wojtek Grzesiak, ścigacz.pl.